Witam wszystkich w kolejnej części serii zagrań w Arx Fatalis i przeszedłem ten taki labirynt niby. To sobie wejdę tutaj. Szlak. Udało się, chociaż tak trochę spudłowałem częściowo. Mało many mam. No, ale może nie będzie źle, dobra. Co my tu mamy? Mamy tu taki posąg, który wskazuje nam palcem na coś. Na tą dźwignię, tak? O kurczę! Jeszcze jedno. Na całe szczęście bardzo łatwo to pokonać. Zaraz, ja w ogóle to podniosę. To są zwyczajne miecze, więc znaczy zwyczajny miecz i takie małe coś, młotek. Także ten pan nam pokazuje tutaj, którą dźwignię przełączyć. Teraz strzał, znaczy teraz tamtą. Tamtą, czyli chyba ta. Chyba ta. Udało się. Zaraz, to... Tak, coś mnie tu stra... O, tutaj w ogóle coś napisane. Poxelis Gate, Glory Poxelis, czyli Wrota Poxelisa. Na razie nie będę żadnych przełączał przełączników innych. Także... O, szlak, jeszcze jedno. Dobra, na szczęście jedna Fireballa wystarcza. Co jest? Hej! Coś tu się... Okej. Okay. Jakiś mały błąd w grze. Co jest? Co jest grane? Nie wiem. Jakieś małe oszustwo. A tam jest kobieta. Zamknięte. Ale na szczęście mogę otworzyć tym kluczem pewnie, co znalazłem w labiryncie. Coś tu jest ciekawego? Przycisk? I pełno kołków oraz zwłoki, które nic nie mają. To otwiera kraty. Zaraz zobaczymy, o co ta kobieta w ogóle tam... Co ona tu robi? Co za niespodzianka, co za niespodzianka. Sporo wytrzymała. Tylko dlaczego klęka podczas tej walki, to nie wiem. To można zgasić. A jakbym jeszcze raz zapalił, to by się zapalił krzyż. A, nie. Okej, mana drain. Nie, ty to masz wziąć. Oraz raise dead, czyli wskrzeszenie nieumarłego jakiegoś. Zaraz, pochodnia mi też zgasła, przecież też przy okazji. Tu są zwłoki. Jakieś skarby. To nie biorę. O, pochodnia mi się przyda, bo się kończą powoli. I rubin. A to? A, zepsuty... Zepsuta dźwignia, coś tu... Gdzie był? Gdzieś tu patyk powinien być w takim razie. Te zwłoki... A, tu jest. Kawałek drewna. Dlaczego to się pali? No i moja pochodnia też zgasła oczywiście. To tutaj otwieramy. No i załatwione. To dalej. No, czyli najpierw tym razem zombie i zombie. A,
czasu, strzał. Dobra. Tu nie było problemów. Kołeczki lądują w serce. Oraz klucz mam. Jeden klucz. Tu są jakieś zwłoki. O! Jakiś przedmiot świecący. Orb? To jest orb? Nie wygląda mi na orb. Czyli tam kulę niby jakąś. Nie mogę dojść do grobu Poxeisa. Zagadka jest za trudna. Zostawiam ten skarb dla kogoś innego. Oraz dwie pochodnie ma. No, bierz na raz. Kurczę, co jest? Czemu to nie działa? A, dobra, niech ci będzie! Wygrałeś tym razem, ale następnym razem już nie poddam tak łatwo. Nie ma tu nic jeszcze pochowanego. No to tutaj w takim razie. Otwieramy i wchodzimy. O. Do not be afraid, traveler. I wish you no harm. I need your help, and I will be eternally grateful for it. Strasznie wolno mówisz. Mogłabyś przyspieszyć trochę. I saw the man who did this to me, but I do not know why he did it. Now I demand justice, as I have been condemned to walk the earth until my death has been avenged. Who is your assassin? What exactly do you want me to do? It is a man with only one eye. Someone must have given him orders to do it. Deliver the name of my killers to the Ark's authorities, and I shall rest in peace. Who are you? Perhaps you shall know when the moment is right. First, you must help me. Find the people responsible for my death. Okej, dostaliśmy quest od ducha kobiety jakiejś, aby odnaleźć jej zabójcę. Dlaczego tu jest ciemno? Pochodnia mi zgasła. Okej. I tym zabójcą jest osoba, która ma tylko jedno oko. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz to sprawdzałem. Wygląda to, że wszystko w tym pomieszczeniu. Więc... Zaraz to piszę. Przeklęci oczekują, aż mistrz otworzy drzwi, czy coś takiego. To wygląda mi na pułapkę. Także... Okej, proste. Teraz tak. Jedno przejście się otwarło. Zaraz. Czyli dwa kawałki, ale tam dalej... Nie, chyba to użyłem lewitacji. Jak to było? Mega spacjum. Nie. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Nie kosum. Okej, czyli pamiętam. A w sumie i tak mam lewitację, kurczę, już włączono tam. Zapomniałem zupełnie. Tu są jakieś dźwignie. Okej, no to mostek się zrobił. A tutaj sobie zrobię przerwę, bo tu jest pewnie zejście. Tak, to jest
zejść do poziomu niżej, więc zrobię sobie przerwę i w międzyczasie tam zejdę. Także do zobaczenia w kolejnej części, gdzie będę na poziomie już ostatnim krypty. Spoko. Cześć.